budować swoje życie w głowie. Ja ci odpowiem na to pytanie. Udało mi się to wszystko zrobić z Waszą pomocą. No i mam złoto i jest, no. Witam Cię w 6. odcinku podcastu i wideokastu Zawsze i Wszędzie Możesz Wszystko. W dzisiejszym odcinku moim gościem specjalnym będzie niezwykła osoba. Ktoś, kto na pierwszy rzut oka wydaje się po prostu ostoją fizyczności, mocy i takiej petardy. Osoba, której podejrzewam większość z nas by się przestraszyła na ulicy. Robert Burnejka, wielki hardkorowy koksu, który ma tak poukładane w głowie, ma tak niezwykle precyzyjnie prowadzone myśli, że gwarantuję Ci, że będziesz w szoku. Świetny facet, przemiły gość, naprawdę bardzo sympatyczny człowiek, który przez lata walczył i kiedy on zaczynał, nie było internetu. Kiedy on zaczynał, nie było podpowiedzi w sieci, jak ćwiczyć, jak suplementować, co robić. Dowiesz się z tego podcastu, jak ważne jest mieć swoich idoli. Robert, zafascynowany Arnoldem, zechciał po prostu stanąć na podium, zmierzyć się z najlepszymi i ćwiczyć. Robert, dostając ksywkę od hejterów hardkorowy koksu, okazuje się, że przylatuje ze Stanów do Polski i tu robi interesy i biznesy, przekręcając tą ksywkę, stosując jedną z moich technik z minusa w plus i pokazując siebie światu. Niezwykle ciepła i wspaniała osoba. Mam nadzieję, że ten 6. odcinek podcastu i wideokastu Zawsze i Wszędzie Możesz Wszystko da Ci kolejną porcję niezwykle inspirujących informacji. Pamiętaj, te części są całkowicie darmowe, dajemy je Tobie od nas, prosto z serca, za darmo. Jeżeli masz ochotę na pełne, nie reżysersko edytowane kawałki, ponieważ internet nie przyjmie więcej jak 20-25 minut, nie jesteśmy zainteresowani oglądaniem godziny czy dwóch godzin wywiadów, ale jeżeli naprawdę zechcesz, to pamiętaj, że każdy z tych wywiadów, każdy z tych podcastów i wideokastów ma swoją kontynuację na specjalnej grupie. Jest to grupa MMC, Mental Wayandia Membership Card i ta karta umożliwia Ci dostęp do całej nieautoryzowanej wersji. Jeżeli masz ochotę, koniecznie sprawdź. Tak czy inaczej, zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. W dzisiejszym odcinku Robert Burnejka powie Ci, jak ważne jest mieć tutaj, żeby później mieć tutaj. Pozdrawiam serdecznie, Michał Różnik. No ale to już nigdy trochę lat, trenowałem. Co? Ile lat już ćwiczysz tak, jak ćwiczysz? 23 lata. 23 lata? No. Naprawdę. A jak się zaczęło? Zaczęło się... Arnolda filmiki oglądałem, wiesz. Aha. I tak zaciąłem, nie? Jeszcze na Litwie, tak? Tak. Jeszcze na strychu tam siłkę na zrobiłem strychu, sobie. No. Bo ja pamiętam, wiesz, no, jak... teraz jestem szczupły, ale byłem taki, jak palec. No. I tak... 20 lat temu, jak nie było, wiesz, kasy na nic, no, to my kopaliśmy kwadratowy dół, cement. Aha. I wyciągaliśmy takie, wiesz, klocki. One mniej więcej miały tak fuksem około 10 kg na sztangę i jechane, nie? Ja tam miałem taki koło czołgę trochę lepiej. Czego? Czołgę ruskiego tam. No. Ale te zębatki z boku, tak? No, taki, wiesz. Jeszcze ojciec kiedyś tam... Wiesz, robił takie traktory, tam ciągniki, aha, różne rzeczy, tam ciągę też miał, kurde. No, to koło jeszcze w domu. No. Ale powiedz mi, czemu zacząłeś w ogóle ćwiczyć? Czemu? No nie wiem, jakoś chciałem być taki, wiesz, być silnym, być kimś, nie takim, wiesz, zwykłym ziomkiem, nie? Czyli co, takie hasło, nie interesuje mnie bycie zwykłym człowiekiem, właśnie. Od razu do Ciebie dociera i wiesz, o czym mówię. O tak. To nie ma mowy. Nie interesuje mnie zwykłym, gdzie chodzę do pracy codziennie, od 5 do 6 whatever, i przychodzę i wiesz, takie życie, nie? Mhm. To nie jest życie, to nie jest życie. No nie, według mnie też nie jest życie. No. A powiedz mi, tam gdzie się urodziłeś na Litwie, to był taki jakiś mega, nie wiem, standardowe miasto, mega biedny zakątek, jak to było? Nie. To nie było jakieś biedne, to wioska. Na wiosce się urodziłem, ale miasto tam było za 10 jakichś kilometrów, nie? Mhm. No ale powiem, no nie było jakieś tam biedy, nie? Normalnie żyli, wiesz, jakieś tam czasy, jak ja jeszcze urodzony był, no to było taki...
sowiecki czas taki, wiesz, ruski jeszcze, kurde, pod te kolchozy wszyscy. 78, nie? Tak, tak, dokładnie. To, ale wiesz, rodzice tam, każdy miał pracę, każdy mógł zbudować sobie dom wtedy. A dzisiaj kto młody, kto chodzi do pracy, kto ci zbuduje dom, nie? Aha. Także nie było źle. Okay. Ale wiesz, te czasy jakieś było takie, że... Tu chodziło o to, że coś osiągnąć w życiu. Nie tam zostać i być, chodzić do pracy. Na pewno później czasy się zmienili, wszystko się zrypało, tak. Nie? No tak, tak, tak. No powiem ci, to brzmi troszeczkę jak historia, nie wiem, czy czytałeś biografię Schwarzeneggera, taka historia jego też. No tak, mała tak, tak, mała tak, tak. Wioska, on gdzieś tam uciekał na ćwiczenia fizyczne, no, do sali, później tak. W ogóle się przemycali do Niemiec, żeby pojechać na jakieś zawody. Tak, 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 tak. No, takie wiesz, coś osiągnięcie. Też, a nie było tam żadnej odżywki, jak zacząłem ćwiczyć? Nic, gdzie to? Wiesz. No właśnie. Ani internetu nie było. No tak, to nic, pewnie. Dzisiaj to wiesz, dzisiaj jest to problem taki, problem, dużo łatwiej każdemu, nie? Bo są siłownie, internet, gdzie możesz informacji wszystkiego się dowiedzieć. Oczywiście. Jak ćwiczyć, co jeść i tak dalej. Jakieś filmiki jeszcze, instrukcje. Tak, a kiedyś no, to tego nie było. Skąd ty wziąłeś, no? Jakiś tam gazetkę się kupiła trochę małą i... O, to wiesz, jakieś tam ćwiczenie o jedzeniu, o diecie, to w ogóle nie miał pojęcia, nie? Wtedy podejrzewam jeszcze co, Dorian Yates i tak dalej, ci goście, którzy no tam... No tak, tak, już tam później pakowali, się zaczęło. Noga taka. No, 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 ale wiesz, taki... No wiem, no, ja, moich czasach, jak ja zacząłem, no to 13 lat miałem. Mhm. No to było Arnold mniej więcej, tak Arnold, wiesz, w tych czasach z filmów tylko, a tak? Mhm. W ogóle o kulturystycznie jeszcze nic tam nie wiedziałem za dużo, nie? No tak. Nieźle. No powiem ci, że to mega, mega mi przypomina, no, mamy te same czasy, bo to jesteśmy prawie ten sam rocznik. Ja wtedy jak patrzyłem, wiesz, mieliśmy na ścianie we wózkowni tam z dwa plakaty i gość miał taką nogę, to tak patrzyliśmy, myśleliśmy, kurde, jak to jest możliwe, jak nasze dwie czy trzy nogi nie sięgały do połowy jego, on miał po prostu, wiesz, no, nogę jak ja brzuch. No tak. Jak ten koleś to wycisnął, nie? Jak on to mógł zrobić, to wtedy dla mnie to było niewiarygodne, nie? No tak, patrzyło się kiedyś dla mnie też, no to jak to możliwe, nie? Ale później jak wchodzisz, wiesz, jest to takie, że wszystko jest możliwe. Tylko to wszystko w głowie, jak się ustawia swoje życie, nie? No tak. Powiedz mi, kiedy załapałeś, że to wszystko, co w głowie jest możliwe? Kiedy złapałem? Tak. Wiesz co powiem, może dawno złapałem, ale tak się nie wydaje, że dawno. Może 5 lat temu, może tak zacząłem. Więcej dopiero? Tym... Tak, dopiero. To już było chyba po tym, jak się wyprowadziłeś do Las Vegas, tak? Tak, tak. Dopiero zacząłem wtedy, wiesz, jak człowiek robi coś, cały czas zjęty coś, może nie myśli o takich rzeczy. Nie ma czasu o takich rzeczy myśleć. Cały czas ćwiczy, siłownia, tak? Tak, ale wiesz, chodzi, sam wiesz, że ten taki dopiero później znajdujesz ten taki, że musisz się interesować, co jest głębiej w życiu, nie? Nie tak powierzchnie, że o, ja dzisiaj coś tam robię i tak dalej, nie? Mhm. No i taki mi się wydaje 5 lat. Właśnie zaczęło się z tego, jak z Michałem Konowalskim się poznałem, tak. To on też wchodzi w takie rzeczy, wiesz, się interesuje, takie jak tam motywacyjne filmiki i tak dalej, wiesz, takim Tony Robbins jakiś też tak, tak, chyba, tak. Nie? No to z tego tak złożysz do kupy, że wszystko make sense, nie? Jak patrzysz do tyłu, tak, miałeś ustawione, no to wszystko się zgadza, bo... Wiesz, kiedyś też może nie myślałem o tym, ale już miałem w głowie ustawiony, że na przykład na zawody się przygotuję, że ja to zrobię. Ja nie wiem, jak to zrobię. Ale zrobię. Ale zrobię. Dużo ludzi mają ten problem, że od razu myśli, tak, ale jak ja to zrobię? Nie uda mi się. To niemożliwe. Tak. Jak ja to zrobię? No to dobrze, nie zrobię, bo tego nie zrobił, nie? Nie musisz myśleć, jak to zrobić, tak, tylko że zrobisz. Także ustawione, że na przykład na zawody wyglądało nierealne tam już w Stanach, jak w 2010 roku wygrałem mistrzostwo stan cały. No to wiesz, mi zajęło tam z zawodowcem takie 4 lata, cały czas te zawody, wiesz. 4 lata? Tak, 4 lata te zawody, wiesz, bum, 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 co roku po 4 zawody. Yeah. Ale wiesz, ten taki odpracować, że coraz
ty się uczysz i weźmiesz więcej informacji, więcej się pokazujesz i to jest możliwe, krok po kroku. To nie jest, że dzisiaj, o, ja dzisiaj pójdę i wygram wszystko, jestem mistrzem. To się wszystko buduje, nie? Krok po kroku, nie? No bo my się w Polsce dowiedzieliśmy o tobie chyba, znaczy bynajmniej ja, pamiętam taki filmik, jak jeszcze, to kilka lat temu, jak Szymon Majewski z tobą się zwaniał gdzieś tam na Skype'ie. No tak, to było właśnie po tym 2011 rok to tak, było. Tak, czyli wygrałeś zawody, tak, wreszcie właśnie zobaczyli, że jesteś, prawda? Wypłynąłeś tak ale jakby. Ale wiesz, nie od tego, że wygrałem zawody to poszło, nie w Polsce, bo po prostu ta dobra energia, wszystko się zaczęło od tego, jak wygrałem zawody, ale w Polsce można powiedzieć, że nie dlatego poszło, że wygrałem zawody, bo wiesz, tam robiliśmy kiedyś filmiki jakieś, dlatego poszło, że ktoś wziął filmik z moich tam jakichś, wiesz, robionych i rzucił hasło hardkorowy koksu, pompę, coś tam na YouTubie, nie? Tak, tak, tak. To ja tego nie wymyślałem, nie? W ogóle tego, ta ksywa hardkorowy koksu to ktoś wymyślił, w ogóle wymyślił, ktoś wymyślił, ktoś tu, wiesz. Jakiś twój fan. No, tak może chciał się pośmiać czy coś. A, w ogóle może myślisz, że to było negatywne, tak, okay. Tak. O, koksu jakiś tam, nie? No tak, tak, no tak. I z tego filmiku właśnie w Polsce nigdy w życiu bym nie pomyślał, że to w Polsce się znajdę, nie? Aha. No bo tak, bo ty wtedy mieszkałeś w Stanach. Wszystko w Stanach. Cała kariera moja się odbyła, ja mieszkałem 15 lat w Stanach. Czyli z Litwy? Tak. Przyniosłeś Litwa, się Stany, do Stanów Stany, i w ogóle robota, o Polsce nie myślałeś, tak? W ogóle kompletnie nic w Polsku nigdy nie miałem, nie? Aha. Także z tego wyszło, że wiesz, no wybuchło w Polsce, nie? Okej. Okay, z tego jednego filmiku w ogóle, nie? Czyli patrz, czyli w ogóle możemy powiedzieć, tu dziękuję w ogóle, że wspierasz moją akcję, Hejtoholika. Czyli można powiedzieć, że z tego, że z hejtu ktoś cię chciał zaśmiać. No tak. Patrz jaki hardkorowy koksu, patrz jaki koleś, a to w ogóle ci rozwinęło karierę w Polsce. Ja tak? Zawsze mówię, słuchaj, każdy czy dobra rzecz, czy hejt, trzeba patrzeć pozytywnie. Mhm. Może największy ten wróg, czy coś ci popcha, coś ci da, gdzie ty zrobisz karierę z tego. Tak, to prawda, to prawda. Ja dokładnie tak samo uważam, tak, tylko no, nie każdy ma tą odporność, nie? No i nie każdy doczeka do tego momentu, żeby coś z tego było. No tak, bo jak go tam zgnoją, ścisną. No właśnie, to jest taki problem, że wiesz, teraz internet, wszystko, kiedyś tego nie było, jak w moim wieku, jak jeszcze młody byłem na Litwie, no to ktoś tam hejtował na szkole, nie? Tylko coś tam się działo, nie? No ale to raczej przecież było w cztery oczy, tak? A więc no, jak już byłeś duży, no to podejrzewam, no to że ile już się razy biło się, później się, wiesz, uspokoiła. Jak dostał, no to już więcej nie hejtował, nie? Tak, tak, tak. A tu wiesz, a tu jest dzisiaj trochę inaczej, dużo inaczej, bo jest, wiesz, internet, no to on jest bohater na internecie. On wie, że nie przyjdziesz i mu, wiesz, no nic nie zrobisz. Raczej rozumiem? Się nie spotkasz. Nie spotkasz, ale nigdy nie wiadomo, nie? No tak, to jest ryzykowne. Nie trzeba się przeliczyć, nie? No ale jak powiem, wiesz, teraz może więcej krzywdy zrobić na tym internecie, tak, niż normalnie powiedzieć, nie? Dokładnie, dokładnie. To jest bardziej bolesne, nie? No właśnie, właśnie. Przecież wiesz, sam wiesz, po swoich zawodach i po tylu latach startowania, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że większość tych sukcesów fizycznych jednak się bierze z głowy. Że pakowanie no na siłownię to jedno, ale później ta odporność psychiczna, żeby i cały czas jeździć na zawody, i cały czas stawać, wiesz, w konkurencji, cały czas się punktują, prawda? Psychika mocna. No ta, psychika nie, psychika też musi być, żeby pakować na siłownię. To nie jest, wszyscy myślą, że o, pakujesz i to wszystko, nie? To wszystko w głowie najpierw, musisz się skoncentrować, musisz zbudować mięśnie w głowie najpierw, żeby rosło tutaj. Jak ty są, czy widzisz, czasami na siłowni jakieś wiadomości puszczałem, nie? Tak. No to taka bzdura jest po mojemu, że wiesz, ćwiczysz i patrzysz na wiadomości. Ty swój mózg nie podłączasz z ćwiczeniem, do mięśni, rośnięciem mięśni, tak. Ty podłączasz swoją energię gdzieś idzie. Na przykład do tej wiadomości, co ci straszą w tych wiadomościach, że zaraz ludzki przyjedzie. Nawet przy bieganiu? Nie, przy bieganiu to wiesz, tam spoko, coś oglądasz, to nie ma dużej różnicy. Ale tak jak ćwiczysz, musi być koncentracja najpierw. No tak. Połączenie z twoim ciałem, że ty to pracujesz, ty czujesz to, że ci rośnie wszystko, rozumiesz? Aha. Nie tak, że o, tam sobie gadasz, a tu machasz tylko, nie? Aha. Także musi być takie połączenie, ale nie? Kiedy to odkryłeś, albo ktoś się tego nauczył, że masz sobie wyobrazić, bo chodzi ci o to, że wyobrażasz sobie, że wchodzisz w mięśnie, jak robisz biceps, to on rośnie, widzisz, że się napina. Musisz, tak, musisz
Ale to z wszystkim, nie tylko z ćwiczeniem, nie? Z tak wszystkim w życiu. Ja wiem, wiesz. Ja wiem. Ale... ja to nie będę mówił nic, nie, ale wszystko wiesz, ale... Ale kiedy ty to zauważyłeś? Kiedy? Zawsze, ja zawsze, słuchaj, zawsze byłem taki skoncentrowany. Co robiłem, to włożyłem serce w tym i koncentrację. Ale kiedy tak naprawdę odkryłem, no to chyba niedawno, bo tak jak mówisz, coś robisz, to nie zwracasz trochę na takie rzeczy uwagi, nie? No. Ale tak naprawdę, no to w wszystkim życiu, co byle co chcesz osiągnąć, musisz się ustawić najpierw. Okej, ja to zrobię. Jak bez tego się nie ustawisz, tak. To nic nie zrobisz. A nie? Ktoś by powiedział, że taka motywacja to jest pierdoły, że każdy to może bez tego, nie? No to na pewno, ale wiesz, motywację motywacją, ale ta koncentracja też musi być wszędzie, że coś robisz, no to musisz tym żyć, to po prostu splanować. Wtedy, kiedy ty żyjesz, to nie masz czasu na nic innego, to? Tak, ale to chodzi, że możesz zbudować swoje życie w głowie. Jak zajebiste rzeczy, Robert, mówisz. Możesz zbudować swoje przyszłość, wszystko. No tak, to jest pewne. No. Dopiero jak, wiesz, tu zbudujemy, to się pojawi fizycznie. Tak, wszystko się pojawi samo. I to nieważne, jak się... To nie znaczy, że ja sobie wymarzę i będę siedział na kanapie i wszystko się zrobi, nie? To niektórzy tak dobrze źle, nie jest. No, tak dobrze nie jest. Ale trzeba, wiesz, jedna rzecz się ustawić, druga rzecz action, nie? Akcję, że musisz działać. Aha. A nie tak, że sobie się zrobi, nie? Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Fashion Philosophy, Fashion Week Poland. Miejsce, które jest najbardziej kreatywnym zderzeniem światów, jaki możesz dostać w naszym kraju. Dwie edycje regularnie, każdego roku. Łódź, przepiękne miasto, przepiękny czas, w którym rzeczywiście możesz zobaczyć genialnych, kreatywnych ludzi, którzy swoje marzenia i swoje wizje urzeczywistniają dzięki temu, że Fashion Philosophy, Fashion Week Poland udostępnia platformę, na której młodzi, utalentowani ludzie mogą się pokazywać. Koniecznie pojawcie się na jednej z edycji, a później zobaczycie, złapiecie bakcyla jak inny i będziecie na każdej. Sponsorem tego odcinka jest Fashion Philosophy i Fashion Week Poland. Powiedz mi, jak po tym 2010 zdobywasz... To była dla ciebie taka największa nagroda? No bo ty nagród, przecież ty nagród masz od groma. Nie no, nagród naprawdę... Od 2000, chyba 2006 to jest pierwsza, tak? Drugie miejsce... Tak, to pierwsze tak zacząłem wtedy zawodowo, ale był problem. Aha. Wtedy 2 lata musiałem wziąć do 2008 rok, bo nie miałem obywatelstwa amerykańskiego. Aha. Także był ten hamulec taki, że w Stanach nie możesz wygrać te zawody wszystkich Stanach, jak nie jesteś Amerykanem. Nie? Także... Ale w ogóle jak ci się udało tam dostać, jak byłeś z Litwy? Zielona karta jakieś? No najpierw ja byłem żonaty, nie? No to jak żenisz, no to później za 5 lat możesz złożyć na obywatelstwo i później też zdać tam egzamin, bla, 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 no i dostaniesz, nie? Pomijając to, że twoja pierwsza żona była Polką przecież, nie? No Polka urodzona, ale urodzona w Stanach. Tak. No i... Co, od tego 2006 musiałeś poczekać, aż będziesz miał... Tak, od 8 przerwy, no to też nie było taka przerwa, że spałem na kanapie, nie? Tak. Czy pracowało na masie, na wszystkim, się pracowało dalej. To nie jest, że tylko wiesz, bez startowania myśli... w zawodach. Tak, teraz myśli, że ten rok też mam przerwę, ale każdy myśli, o, już koksu nie występuje na zawody, ma przerwę, nic nie robi, nie? To nie znaczy, że nic nie robię. Przerwę jest, ale przerwę tylko od zawodów, ale dalej codziennie ćwiczyć, codziennie, żeby być progres by był, nie? Bo my żyjemy progresem. Dużo ludzi nie rozumie, że życie to jest progres. Jak nie progresujemy do przodu, no to nie jest życie. Nikt nie będzie zadowolony, nie? No właśnie, parę biznesów. No właśnie, jak wygląda twój obecny dzień? Jak wygląda? Jedzenie 6 razy w dzień nie trzeba jeść. No. Tyle czasu, nie? No na pewno siłownie. No i ogarnięcie, najwięcej czasu spędzam bardzo dużo na komputerze, wiesz, ogarnięcie biznesu, odpowiadanie e-mailu, Facebook, ja sam wszystko robię, nie? Aha. Także nie mam kogo, żeby ktoś tam, wiesz, pisze. Ale nie masz, tam. Bo nie znalazłeś takiej osoby, czy nie chcesz mieć? Nie, no na razie, wiesz, lubię to ogarnąć sam, bo ja wiem, co robię. Wiesz, mam tam do wysyłek, coś tam do roboty, to mam ludzi, nie? Tak. Ale te najważniejsze rzeczy, co ja muszę pilnować,
to ja lubię sam to zrobić, niż komu dać. Wiesz, o co chodzi. Jakoś... Sprawiać tu satysfakcję. Tak, tak. Cieszy cię. Jestem zadowolony i to też sprawa, nie możesz ludziom ufać też. Miałem kilka przypadków, coś tam poleciałem, no to każdy raz ktoś zwalił, nie? Tak? Tak. To jest problem duży, mi się wydaje, z, wiesz, komuś dasz palce, to ci rękę. Nie wiem, czy miałeś takie tak, sytuacje, oczywiście, ale oczywiście. Na pewno. To jest oczywiście. Takie, wiesz. To jest, no, no niestety, jako ludzie jesteśmy, nie, nie wiem, część z nas ewidentnie jest takimi zdrajcami, nie? Tak, tak, co? Tak, tak. To... Wyczuwasz to, że są ludzie, którzy po prostu chcą się z tobą skumplować, bo ty jesteś sławny, a więc na nich spłynie? Tak, no to wiesz. Po czym to czujesz? Po czym to czujesz? No są różne ludzie, nie? Od razu można przeczuć człowieka, jak się mówi, jak się tak? znasz. No to, intuicja, tak? Tak, możesz od razu go przeczuć od mówienia, od wiesz, ruchów. Możesz go przeczytać, nie? I takich dużo. Czujesz, większość, tak? Większość takich jest, ja ci powiem. Tak? Na przykład w biznesie coś, to przeważnie w Polsce, że dlatego, że jestem znany, no to od razu, wiesz, czy z reklamą, czy coś, ale tak na hamasz, nie? Że, no wiesz, a szkoda patrzeć, nie? No tak, tak, tak. Takie rzeczy cały czas się spotkam, dlatego, wiesz, no muszę pilnować się, pilnować swój wizerunek sam, bo za mnie nikt nie zrobi tego, nie? Z kim się spotykasz? No, tak, 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 no bo to wiesz, no, no niestety, niestety, ktoś, wiesz, specjalnie gdzieś tam coś próbuje i nagrać czy coś, puścić, wiesz, żeby ci tylko ośmieszyć. Różnie to było, nie? Tak, tak, tak. Ewidentnie. Ewidentnie tak jest. A powiedz mi, ile teraz biznesów różnych prowadzisz? Ile biznesów? No przeważnie suplementacje moje. Odżywki przeważnie najwięcej. No i teraz, wiesz, robię tą siłownię. W ogóle chcę zbudować całą sieć siłownię, na tym pracuję, w całej Polsce, nie? Prowadzić coś takiego, że... Jak się będą nazywały? Burnejka Sports Gym, pod moim nazwiskiem. Aha. Hardcore taki, no... Mówię, czemu styl... hardcore? Fajna nazwa, czemu hardcore? No wiesz, hardkorowy, żeby było, wiesz, taki styl... Styl amerykański, hardkorowy, że takich nie ma. W Europie całej tego nie ma, nie? No to o to chodzi, że przekazać tym ludziom jak najwięcej, pokazać, co tam jest w Stanach, ale lepszy niż w Stanach, bo no wszystko tak. złożone do jednej kupy z dużo miejsc, nie? Tak, 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 tak. Czyli co? Czyli na ten moment zajmujesz się jednym biznesem fizycznym, tak jakby no odżywki, suplementy? Tak, no dużo biznesów też, biznes moje wyjazdy. No cały tak, czas no, to bo, wszystko bo cały też ogarniam. No tak, bo to w pewnym sensie jest jedno to odżywki, suplementy, teraz będzie siłownia, czy jakby dwa biznesy, no ale ty regularnie gdzieś jeździsz, występujesz przecież. Telewizja jeszcze. Telewizja, wyjazdy, co... Teraz tylko było przerwa taka, wiesz, wakacje, wszystko. Tak, to co weekend mam wyjazdy, nie? Aha. Co weekend. Teraz do Irlandii lecę w piątek. Wiesz, jakieś no tak, galerie, siłownie, dyskoteki. Ostatnio bardzo tak? dużo dyskotek miałem, tak. Aha. Co sobotę. Ale no i co tam robiłeś? No, dla fanów jestem, wiesz. Aha. I co, zajeżdżasz? Zdjęcia robię, autografy, wiesz. No i każdy ma dobry czas, przyciąga ludzi, no i każdy jest zadowolony, nie? Też takie fajne spotkanie z fanami, bo każdy, wiesz, chce zrobić fotkę, ten selfie jakiś, coś. Aha. Tak. No, także tych wyjazdów bardzo dyskoteki nie są niebezpieczne, że wiesz, imprezka, alkohol i tak dalej? Nie, no to jest ochrona, ale tak nie miałem. Pijesz, nie pijesz? Nie, ja nigdy nie piję. Nie pijesz? Nie. W ogóle? W ogóle. Poważnie? Nigdy nie piję. I nigdy nie piłeś? Nie. No co ty? No, nigdy nie piłem pian. No jak? No tak. Jak to możliwe? Widzisz, wszystko tu jest. No. Ej, ja jestem taki człowiek. Coś, na przykład coś ustawię, teraz powiem, jak powiedziałem, ja nie będę pił i tyle. I koniec. I znaczy, że nie będę pił. Czad. No, to jest, wiesz, to jest taka siła, jak to po polsku? Nie wiem. Siła... No wiesz, o co chodzi. No, tak. Wiesz, to szukam słowa, ale można powiedzieć, no to jest nie tylko, wiesz, obietnica sobie, nie tylko sobie, wiesz, przypilnowanie siebie. Nie, no to chodzi, wiesz, chodzi nie, że najpierw musi być silny psychicznie tutaj w głowie, nie tylko w bicepsie, a tu resztę później. Jak tu nie będzie silny, to nie będzie silny w bicepsie, nie? Okej. No tak. No,
No właśnie, bo zobacz, w chwili, kiedy odpuszczamy, jest ten problem, że wiemy, że możemy, że ktoś od nas coś chce. Mogliśmy mu przypierdolić po prostu, ale odpuszczamy, a ten ktoś daje im palec, a on wpierdala całą rękę. No tak. Takie jest ryzyko. Tak jest. No. I co, i nawet w tej sytuacji uważasz, że lepiej odpuścić i spierdala i po prostu weź to i odejść? Tak, po prostu tak. Ja myślę, że tak. Możesz, wiesz, po prostu ktoś coś zrobił, no to może stracisz, ale on z tym daleko nie pójdzie. On ma takie podejście, wiesz, to jego nigdzie nie zabierze. To jest koniec. A ty musisz to po prostu, te gówno obciąć. Okej, ja nie chcę nic wspólnego z tobą, do widzenia, idź, rób whatever. Tak. Wiesz, o co chodzi. Zamknąć rozdział i dalej. Że ty po prostu stratę energii, stratę wszystkiego, to jest, wiesz. I dalej hamowanie ciebie, co chcesz robić dalej w życiu, nie? Taki, wiesz, wciągane ci bagno z powrotem, dokładnie. Trzymanie od twoich, wiesz, marzeń, czy cokolwiek tam będzie, nie? Bo będzie całe życie, wiesz, żył tym jeszcze, o, ja muszę to wyciągnąć i wiesz. Muszę komuś coś udowodnić, nie? Tak, koncentrację, co chcesz zrobić, to przyjdzie, pójdzie wszystko, wiesz. Dużo ludzi jest, że ma jakiś cel, ma jakieś marzenie, nie? Ale na przykład jego rodzina czy koledzy mówią, ty nigdy tam już nie, hejtują. Ani tam nie będziesz, tego nie zrobisz, ty zapomnij o tym. Tak. No to wiesz, z mojej strony też to samo było. Jak młody byłem, no to też, co ty tam do Ameryki czy coś, gdzie ty, porobało się ci w głowie, nie? Gdzie ci wyjdzie, nie? No takie, wiesz, rzeczy, że jest naprawdę dużo, dużo w tym życiu, że możesz sobie ustawić wszystko. No tak, to pewne. I co, i zamierzasz rzeczywiście zostać w Polsce? A kto wie, na razie, wiesz, na razie jestem zadowolony i zamierzam, wiesz, zamierzam coś dać dla tych ludzi też. Ja jestem zadowolony, mi bawi to, że komuś mogę dać, wiesz, informacje, jak najwięcej informacji przekazać, że to wszystko jest możliwe na przykład, nie? Drodzy youtuberzy, jak się podobał kolejny, 6. już odcinek wideokastu Zawsze i Wszędzie Możesz Wszystko. Mam nadzieję, że oglądacie nas nie tylko na YouTubie, ale na fejsie i słuchacie też na iTunesie. Pamiętajcie, że ta opcja wideo, którą Wy dostajecie na YouTubie, ma swoją drugą część w zamkniętej grupie MMC, ma również tylko i wyłącznie ścieżkę audio, jeżeli macie ochotę tego słuchać, biegając, ćwicząc, szczególnie takie podcasty jak dzisiejszy. Także jeżeli macie ochotę, koniecznie przejdźcie tam. Mam nadzieję, że te wersje wideo na YouTubie Wam się podobają. Jeżeli tak, zostawcie swojego suba, dajcie znać znajomym. Jak widzicie, nie mamy presji i ciśnienia na to, żeby mieć miliony followersów. W naszym przypadku te kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, ale osób, które ewidentnie nie tylko oglądają, słuchają, ale stosują tą wiedzę, jest dla nas bardzo ważne. Także dziękuję Ci bardzo za to wsparcie. Mam nadzieję, że do zobaczenia przy kolejnych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie, Michał Orzynek. Partnerem produkcyjnym jest marka Iron Under. Kasia i pomysł na to, jak wykorzystywać kettle, czyli przenośną siłownię w codziennym życiu i w biznesie, sprawia, że o wiele lepiej i sprawniej kręcimy wszystkie te materiały dla Ciebie. Koniecznie sprawdź Iron Under. Dzięki temu będziesz mógł ćwiczyć zdalnie, będziesz mógł ćwiczyć w domu, w biurze, nie będziesz potrzebował siłowni, ogromnej ilości sprzętu. A praca z kettlami naprawdę daje ogromną frajdę.